Zapraszamy do obejrzenia skrótu wydarzeń zrealizowanych we wrześniu przez nasz powiat. 1 września uczniowie szkół podstawowych i średnich rozpoczęli nowy rok szkolny. W placówkach prowadzonych przez powiat kozienicki uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania hymnu państwowego, po czym dyrektorzy Ewa Malec oraz nowa dyrektor zespołu szkół nr 1 Anna Golarz powitały wszystkich zebranych gości. Rozpoczęcie roku szkolnego stało się także okazją do wręczenia nagród starosty dla najlepszych maturzystów. W zespole szkół nr 1 otrzymali oni nagrody z rąk starosty kozińskiego Krzysztofa Wolskiego. Natomiast w pierwszym liceum ogólnokształcącym wręczenia nagród dokonała wicestarosta powiatu Małgorzata Bebelska. Wyjątkowym punktem rozpoczęcia roku szkolnego w obu placówkach było ślubowanie uczniów klas pierwszych. 1 września, aby uhonorować pamięć wszystkich, którzy ponieśli śmierć w czasie II wojny światowej, delegacja powiatu kozienickiego na czele ze starostą kozienickim Krzysztofem Wolskim i wicestarostą Małgorzatą Bebelską złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy pomniku niepodległości w Kozienicach. Kwiaty złożyły również delegacje samorządu gminy Kozienice, Związku Piłsudczyków RP Oddział w Kozienicach, klubów radnych PiS Rady Powiatu Kozienickiego i Rady Miejskiej w Kozienicach oraz Koalicji Obywatelskiej. 4 września starosta kozienicki Krzysztof Wolski uczestniczył w trzecim przeglądzie kół gospodyń wiejskich ziemi kozienickiej, który w tym roku odbył się w Garbace Letnisku. W tegorocznej edycji wydarzenia zaprezentowało się 13 kół gospodyń wiejskich oraz 2 stowarzyszenia. Wzięły one udział w konkursie składającym się z 3 obowiązkowych kryteriów: na najładniejsze stoisko, kulinarnym Mam smaka na ziemniaka oraz konkursie na najciekawszy występ artystyczny. Jury konkursowe pierwsze miejsce przyznało Kołu Gospodyń Wiejskich w Oleksowie. Organizatorem przeglądu byli gmina Garbatka Letnisko, Stowarzyszenie LGD Puszcza Kozienicka i Związek Gmin Ziemi Kozienickiej. Organizowany przez Eneę Wytwarzanie i Gminę Kozienice Dzień Energetyka – Pożegnanie Lata w tym roku odbył się 3 września na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki w Kozienicach. Jednym z głównych punktów uroczystego spotkania było wręczenie odznaczeń zasłużony dla grupy kapitałowej Enea. Energetyczny wieczór zgromadził liczne grono gości, wśród których byli poseł na Sejm RP Marek Suski, senator RP Stanisław Karczewski, poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk, starosta kozienicki Krzysztof Wolski oraz przedstawiciele samorządów gminnych. Powiat kozienicki pozyskał środki w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 aktywna tablica w wysokości 14 tysięcy złotych. Wkład własny powiatu wynosi 3,5 tysiąca złotych. Dofinansowanie otrzymało drugie liceum ogólnokształcące w zespole szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii niezbędnych do realizacji programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 11 września na stadionie sportowym w Kozienicach rozegrany został turniej piłki nożnej Enea Energia Kozienice Cup. Wzięło w nim udział 11 drużyn z roczników 2013 i młodszych. Sportowe wydarzenie rozpoczęli starosta kozienicki Krzysztof Wolski oraz prezes klubu sportowego Energia Kozienice Paweł Rajn, witając młodych zawodników i życząc im powodzenia w rozgrywkach. W końcowej klasyfikacji zawodów pierwsze miejsce wywalczyli sobie piłkarze Energii Kozienice, pokonując w finale po rzutach karnych drużynę BKS Lublin. Patronat honorowy nad turniejem objęli starosta kozienicki Krzysztof Wolski oraz burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski. 11 września na stadionie sportowym w Głowaczowie odbył się pierwszy powiatowy piknik strażacki. W ramach pikniku rozegrany został turniej piłkarski o Puchar Komendanta PSP. Oficjalnego otwarcia dokonali prezes oddziału powiatowego Związku OSP RP wójt gminy Głowaczów Hubert Czubaj, wiceprezes oddziału powiatowego Związku OSP RP w Kozienicach starosta kozienicki Krzysztof Wolski, prezes zarządu oddziału gminnego Związku OSP RP w Głowaczowie Józef Kapusta oraz burmistrz gminy Kozienice, przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kozienickiej Piotr Kozłowski. W rywalizacji wzięło udział 5 drużyn. Zwycięzcami turnieju zostali zawodnicy OSP Głowaczów, pokonując w finale drużynę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach 6-2.
16 września uczniowie zespołu szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach kolejny raz uczestniczyli w akcji promującej krwiodawstwo pod hasłem Każda kropla jest cenna. Chęć oddania krwi zadeklarowało 15 uczniów, spośród nich zakwalifikowano pozytywnie 9 dawców, 2 uczennice i 5 uczniów. Akcję pobierania krwi w zespole szkół nr 1 przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, natomiast z ramienia szkoły przedsięwzięcie przygotowały Anna Adamczyk i Maria Hajduk, opiekunki szkolnego koła PCK. 17 września w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach odprawiona została msza święta o łaskę beatyfikacji założycielki zgromadzenia czcigodnej sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w 95. rocznicę jej śmierci. Mszy świętej przewodniczył kanclerz kurii diecezji radomskiej ksiądz prałat Marek Fituch. Powiat kozienicki reprezentował przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Stysiak. 17 września na terenie gminy Kozienice wystartowała 9. energetyczna dycha. W tym roku do udziału zgłosiło się około 190 zawodników. Na starcie z uczestnikami spotkali się wiceprezes zarządu do spraw pracowniczych Enea Wytwarzanie Sławomir Zielony, radny Rady Powiatu Kozienickiego dyrektor Kaceris Marcin Zmitrowicz oraz prezes Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Krzysztof Zając. 10-kilometrowa trasa biegu nie sprawiła wiele problemów Grzegorzowi Sobczykowi, który jako pierwszy mieszkaniec powiatu kozienickiego dotarł do mety. Wśród państw powiatu zdobywczynią najlepszego wyniku okazała się Anna Hołuj. Również 17 września starosta kozienicki Krzysztof Wolski, pełniąc jednocześnie funkcję prezesa Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Głowaczów, uczestniczył w uroczystych odbiorach nowych placów zabaw w sołectwach Przejazd, Miejska Dąbrowa, Bobrowniki, Emilów i Studzianki Pancerne. Uroczystego otwarcia wszystkich obiektów dokonali wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego Mirosław Górka, wójt gminy Głowaczów Hubert Czubaj, radni Rady Gminy Głowaczów z przewodniczącym Rady Piotrem Markiem, sekretarz gminy Andrzej Łuczycki, skarbnik gminy Grażyna Rybarczyk, prezes Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka Irena Bielawska, skarbnik Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Głowaczów Irena Majewska oraz sołtysi i licznie zgromadzeni mieszkańcy poszczególnych sołectw. 19 września minister klimatu i środowiska Anna Moskwa gościła w Kozienicach. Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Urzędzie Miejskim w Kozienicach, gdzie podpisana została umowa dotycząca projektu modernizacji źródła ciepła w kozienickiej gospodarce komunalnej. Następnie w zespole szkół nr 1 minister spotkała się z posłami RP Prawa i Sprawiedliwości i samorządowcami ziemi radomskiej, dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu kozienickiego, przedstawicielami służb mundurowych, sanitarnych i przedsiębiorstw. Powiat kozienicki reprezentowali starosta Krzysztof Wolski oraz wicestarosta Małgorzata Bebelska. Głównym tematem rozmów były dodatki do różnych źródeł ciepła. Tego samego dnia na zaproszenie starosty kozienickiego posłowie RP Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Radomskiej zapoznali się również z postępami prac na budowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Kozienicach. Powiat kozienicki zakupił nowy 9-osobowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, dla Domu Pomocy Społecznej imienia Kazimiery Gruszczyńskiej. Koszt zakupu samochodu wyniósł ponad 189 tysięcy złotych, z czego wkład własny powiatu kozienickiego to kwota ponad 84 tysiące złotych. Pozostałą kwotę dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 21 września w strażnicach OSP w Nowej Wsi oraz w Głowaczowie odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa na terenie powiatu kozienickiego. Wzięli w nim udział senator RP Stanisław Karczewski, mazowiecki wojewódzki komendant PSP w Warszawie nadbrygadier Jarosław Nowosielski, zastępca dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie Zbigniew Sobieraj, komendant powiatowy PSP w Kozienicach brygadier Kamil Bieńkowski, starosta kozienicki Krzysztof Wolski, pełniący funkcję wiceprezesa oddziału powiatowego Związku OSP RP w Kozienicach, wójt gminy Głowaczów Hubert Czubaj, pełniący funkcję prezesa oddziału powiatowego Związku OSP RP, burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski oraz strażacy z OSP Nowa Wieś i OSP Głowaczów.
22 i 23 września w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Siedlisko Gnysiówka w Garbatce Zbyczyn odbyła się druga ogólnopolska konferencja pod nazwą Inwentaryzacja i monitoring przyrodniczy w parkach krajobrazowych, zorganizowana przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Konferencję otworzył dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku, Sylwester Hołast. Następnie odbyły się prelekcje dotyczące ochrony przyrody w parkach krajobrazowych. Głównym punktem konferencji był wyjazd terenowy, podczas którego nastąpiło wsiedlenie wyhodowanych raków do wytypowanego cieku wodnego na terenie rezerwatu przyrody Krępiec. Konferencji towarzyszyła wystawa fotograficzna Dziedzictwo Puszczy Kozienickiej. We wrześniu bieżącego roku na terenie powiatu kozienickiego przeprowadzone zostało doskonalące ćwiczenie obronne pod kryptonimem Kozienice 2022. 23 września w Starostwie Powiatowym w Koźnicach odbył się praktyczny pokaz działania sił ratowniczych podczas prowadzenia akcji ratunkowej. Scenariusz zakładał, że do urzędu wpłynęła wiadomość o podłożeniu ładunku wybuchowego i groźbie jego detonacji. Podsumowanie działań przeprowadzonych w ramach doskonalącego ćwiczenia obronnego Kozienice 2022 odbyło się 30 września w Starostwie Powiatowym w Kozienicach. 24 września w Kozienicach odbyły się 10. Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego w kolarstwie MTB w ramach wyścigu z cyklu Legia MTB Maraton. Tradycyjnie zawodnicy mogli wystartować na wybranych przez siebie dystansach – giga, mega oraz mini. W zawodach wzięły udział również dzieci w wieku od 4 do 6 lat, dla których przygotowany został specjalny dystans mikro. Do pokonania najdłuższego dystansu giga zgłosiło się 14 zawodników. Najszybszym w ogólnej klasyfikacji okazał się, podobnie jak w roku ubiegłym, Kamil Kuszmider, KK Załuski Team. Natomiast miano mistrza powiatu na tym dystansie zdobył Justyn Wójcik. Na dystansie mega mistrzem powiatu został Mariusz Bartosiewicz, mistrzynią natomiast Anna Wołos. Z kolei Marcin Kosiński wywalczył miano mistrza powiatu na dystansie mini. Tego samego dnia odbył się również wyścig szosowy lekarzy Urobike na dystansie 30 km. Jego koordynatorem był Piotr Kryst, przewodniczący oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W tym wyścigu najlepszy okazał się Tomasz Szopiński. Dekoracji zwycięzców dokonali starosta Koźnicki Krzysztof Wolski, wicestarosta Małgorzata Bebelska, przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Rafał Sucherman oraz Marcin Wasiołek, dyrektor wyścigu. 25 września na stadionie sportowym w Kozienicach odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP. Wzięło w nich udział 20 drużyn z terenu powiatu kozienickiego, w tym 8 drużyn kobiecych. Zawody rozegrane zostały w trzech konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50 metrów z przeszkodami, ćwiczenia bojowe z użyciem motopompy oraz musztra dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Podczas turnieju swoje umiejętności sportowo-pożarnicze zaprezentowały również dziecięce drużyny pożarnicze z Gniewoszowa i Wysokiego Koła. Wręczenia pucharów, medali oraz nagród dokonali wiceprezes zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego Zbigniew Gołąbek, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach brygadier Kamil Bieńkowski, prezes oddziału powiatowego Związku OSP RP wójt gminy Głowaczów Hubert Czubaj, wiceprezesi oddziału powiatowego Związku OSP RP w Kozienicach starosta koźnicki Krzysztof Wolski i wiceprezes oddziału gminnego Związku OSP w Kozienicach Mieczysław Jelonkiewicz oraz przedstawiciele władz samorządowych gmin powiatu kozienickiego. 27 września w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odbyła się kolejna edycja organizowanego cyklicznie w tej placówce festynu ekologicznego. Tradycyjnie w jego zorganizowanie zaangażowana była cała społeczność szkolna. Wszystkie klasy przygotowały stoiska promujące ekologię i zdrowy tryb życia. Każdego roku przed uczniami stawiane jest dodatkowe wyzwanie. Tym razem musieli wykazać się umiejętnościami pisarskimi i wokalnymi, tworząc ekologiczną piosenkę. Zarówno stoiska, jak również aranżacje wokalne oceniała komisja konkursowa. W tym roku trzecie miejsce przyznano ex aequo klasie drugiej A i klasie pierwszej B. Drugie miejsce zdobyła klasa czwarta PA, natomiast miano stoiska najbardziej eko, czyli pierwsze miejsce w konkursie, zdobyli uczniowie klasy trzeciej C. Komisja w tym roku przyznała również wyróżnienie, które otrzymała klasa czwarta PC. 29 września w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach odbył się 16. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Biesiadnej Kozienice 2022.
Powiat kozienicki podczas wydarzenia reprezentowała wicestarosta Małgorzata Bebelska, która wraz z sekretarz gminy Kozienice Sylwią Wąsik oraz dyrektor Kozienickiego Domu Kultury imienia Bogusława Klimczuka w Kozienicach Elwirą Kozłowską dokonała uroczystego otwarcia przeglądu. Wicestarosta na ręce prezes Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozienickiej Barbary Gontarek i przewodniczącej sekcji artystycznej klubu seniora Relax Mirosławy Wójcickiej organizatorów przekazała kwiaty oraz upominki. W przeglądzie wzięło udział 25 zespołów z całej Polski. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski. Szczegółowe informacje na temat powyższych wydarzeń znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Można je znaleźć również w relacjach telewizji Nasz Powiat na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie YouTube.